To jest model BIM-owski, który wykorzystujemy między innymi właśnie, żeby pokazać inwestorom, jak to wygląda. Fajnie. A postęp robót będziemy widzieć. Też będzie można, bo są nawet zintegrowane. Można podejść. Ojej. O! No tak, się śmiejecie, to wszystko czuć, jak się uderzyłem w głowę. Dzisiaj znajdujemy się aktualnie w Gdańsku. Mamy tutaj spotkanie zarządu, a przy okazji chcieliśmy zorganizować małe show, można powiedzieć, i zademonstrować członkom naszego zarządu pracę nad projektami z wykorzystaniem modelu VR na jednej z naszych realizacji. O kurczę! Ja teraz nie poczekaj, mogę. Jeszcze wyłączę ci architekturę. O, i teraz będziesz widziała dużo więcej detali. No tak, ale... Wspaniała sprawa, panowie. I można w na dół, i kuc, jak pan kucnie, to wtedy pan jakby był w tym. Dokładnie, i sprawdzić instalację, czy ten... Piękne. Jakby się czymś było. Wspaniałe. Przez BIM właśnie u nas w Polsce rozumiany jest model 3D. To jest błędne z założenia, niestety, dlatego też nie musimy nieść ten kaganek oświaty, w cudzysłowie, i uzmysłować naszym klientom, że BIM to wielki proces, tak? To nie jest żadna technologia, to nie jest narzędzie. To jest wielki, zintegrowany proces, integrujący dużo mniejsze procesy, który pozwala w swobodny sposób tak zarządzać informacją, ustrukturyzowaną i nieustrukturyzowaną, z możliwym dostępem dla każdego z uczestników, interesariuszy projektu w czasie rzeczywistym. O, teraz można rzeczywiście dostać lęku wysokości. Tu akurat oglądamy model z jednej z naszej realizacji. Tu jest klientem szpital w jednych z miast na południu Polski. Jest to Centrum Medyczne imienia wybitnego profesora, transplantologa. I tu jest model przygotowany w bardzo szczegółowym stopniu, zarówno szczegółowości graficznej, czyli geometrii, jak i szczegółowości informacyjnej, z uwagi na to, że model klient chce wykorzystywać docelowo jako model serwisowy. Jak wycenić BHP w takim modelu? Faktycznie jesteś w stanie ocenić w skali 1 do 1, będąc w wirtualnym świecie, gdzie tych zabezpieczeń potrzebujesz, w których miejscach, jak wykonać kolejność prac, czy będą jakieś rzeczy, które da się zoptymalizować. Nie każdy ma czas czytać dokumentację, bo dokumentacja na chwilę obecną jest rozrzucona w różnych segregatorach, w różnych plikach. Ona razem tworzy całość, jednak nie jest zintegrowana. W przypadku modelu BIM-owskiego mamy tą integrację w gratisie. Prościej możemy dotrzeć do tych informacji i oglądać model wielobranżowo. Teoria teorią, bo bez tego nie ma praktyki, natomiast my tą teorię tak jakby adaptujemy na swoje potrzeby, wklejamy to w naszą organizację i zaczynamy praktykować.